czas na wręczenie srebrnej cieszynianki powiatu cieszyńskiego. Ksiądz proboszcz Janusz Sikora urodził się w Kozakowicach. Teologię ewangelicką studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Z dniem ordynacji, która odbyła się 19 listopada 1978 roku w Goleszowie, został skierowany na stanowisko wikariusza parafii w Cieszynie. W latach 1986-2000 był proboszczem pomocniczym w parafii cieszyńskiej. W 2000 roku zgromadzenie parafialne parafii w Cieszynie wybrało księdza Janusza Sikorę na urząd proboszcza parafii. Funkcję tę pełnił do lutego 2019 roku. Od 1992 roku do 2008 był przewodniczącym Komisji do Spraw Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej Kościoła. Jest jednym z założycieli Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, przez ponad 20 lat był jego prezesem. Towarzystwo prowadzi liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkołę podstawową oraz przedszkole. Obok celów edukacyjnych placówki te szeroko realizują program edukacji kulturalnej, zaszczepiając wśród dzieci i młodzieży zamiłowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Obok swej działalności duszpasterskiej ksiądz Janusz Sikora dał się poznać jako miłośnik, propagator, mecenas i aktywny uczestnik życia kulturalnego parafii miasta. Będąc gospodarzem największego w okolicy obiektu sakralnego, wykazuje wielką przychylność i życzliwość dla wszelkich inicjatyw kulturalnych. Tutaj odbywały się koncerty w ramach cieszyńskich festiwali Viva il Canto, Era Nowe Horyzonty, Wakacyjne Kadry, Dekada Muzyki Organowej, Choralnej i Kameralnej, doroczny koncert Karol Stria in Memoriam, koncerty orkiestr symfonicznych, chórów, a także recitale organowe. Chcąc wyeksponować walory brzmieniowe zabytkowych organów w Kościele Jezusowym w Cieszynie i doprowadzić je do stanu dawnej świetności, ksiądz proboszcz podejmował wraz ze swoimi współpracownikami ogromny trud zdobycia środków finansowych na renowację instrumentu. Jedną z form zdobywania pieniędzy jest organizowany od 2011 roku cykl koncertów organowych z udziałem zarówno mistrzów tej profesji, jak i muzyków młodych, zgromadzonych wokół idei ratowania organów Kościoła Jezusowego. Jako proboszcz parafii dbał o warunki do prowadzenia i rozwijania działań artystycznych, szczególnie w zakresie krzewienia kultury śpiewaczej. Będąc równocześnie proboszczem i chórzystą, staje się pozytywnym przykładem, motywując innych do aktywności. Spektakularnym osiągnięciem zespołu organizatorów pracujących pod kierownictwem księdza Janusza Sikory były zakrojone na szeroką skalę obchody 300-lecia Kościoła Jezusowego w Cieszynie. Z dużym zaangażowaniem włączył się w pracę na rzecz konserwacji zabytków oraz poprawy wizualnej zabudowań zlokalizowanych w pobliżu siedziby parafii. W imieniu parafii ewangelicko-augsburskiej uczestniczył wraz z innymi instytucjami miasta Cieszyna w realizacji projektu Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego. Bezpośrednim następstwem zrealizowanego projektu było otwarcie Muzeum Protestantyzmu, które obok Biblioteki Czanera udostępnia swoje zbiory naukowcom, pasjonatom oraz turystom. Za swe wysiłki i osiągnięcia w dziedzinie edukacji ksiądz Janusz Sikora w 2003 roku został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2013 roku został laureatem Nagrody Miasta Cieszyn w dziedzinie kultury. W 2016 roku wyróżniony został Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego. A srebrną powiatową cieszyniankę wręczą pan Stanisław Kubicius, przewodniczący Rady Powiatu, oraz pan Mieczysław Szczurek, starosta powiatu cieszyńskiego. Uchwałą władz samorządowych powiatu cieszyńskiego srebrną cieszyniankę za rok 2019 otrzymuje ksiądz Janusz Sikora, mieszkaniec Cieszyna. Laur srebrnej cieszynianki otrzymuje ksiądz Janusz Sikora za działalność duszpasterską i aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym parafii ewangelicko-augsburskiej i miasta Cieszyna, za zasługi w dziedzinie edukacji oraz założenie Towarzystwa Ewangelickiego,
prowadzącego placówki edukacyjne na terenie Cieszyna. Serdecznie dziękujemy.